Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius, a to jest polski maptor na mapie Forstinning. Mapa została wydana przez Sarasholes Welten. Pojemność mapy to jest 84,53 MB. Wyszła na wszystkie platformy 29 kwietnia 2022 roku. Mapa, jak widać, jest to typowo leśna mapa, gdzie głównie zajmiemy się tutaj leśnictwem, jeśli chodzi o wycinkę drzew, sprzedaż drzew. Na tej mapie są takie pola, chociaż to nie są pola uprawne, można je przerobić na pola uprawne. Także jeśli chcecie coś uprawiać, to tutaj w środku, bądź jeśli sobie wyczyścicie jakiś teren i tam sobie zrobicie pole. Mapę jak zwykle prezentuję na poziomie łatwym. Z poziomu łatwego zaczynamy od pola numer 28. To jest miejsce, gdzie się znajduje cały sprzęt. To jest taki plac. No i tutaj mamy teren leśny z drzewami numer 5. Jeśli chodzi o cenę tych oto pól, to 173, 179, 194. Dość zróżnicowana jest tutaj cena tego pierwszego kręgu, a tego drugiego 400, tak w okolicach pół miliona 300. Tutaj jest taki mały teren za 146 jeszcze. No i obrzeża po 280, 270. Jak widzicie, mapa jest, jeśli chodzi o skupy, mapa jest podzielona w kilku miejscach, są skupy, trzech. I głównie te skupy to raczej są do drzewa, trocin. Także jeśli będziemy chcieli coś więcej, jakieś dodatkowe skupy, to niestety będziemy musieli sami sobie poustawiać. To tyle. Dobra, teraz przejdziemy na ten plac, zobaczymy jaki tam sprzęt jest. Mama prezentuje się dość ciekawie. Kolorystyka i balans kolorów oraz cienia jest bardzo dobry. Tu jest ten plac, od którego zaczynamy. Mamy miejsce do spania, czyli taki farmhouse tak zwane. No i tutaj mamy sprzęt, od którego też zaczynamy. Jeśli chodzi o konsolę i sloty, na poziomie łatwym, średnim i trudnym, bo jest to samo, zaczynamy od 718. Czy też tutaj dwa sprzęty do pracy w lesie, jeśli chodzi o drzewo. Tutaj mam do złożenia drzewa przyczepę i traktor. No i sprzęty do przenoszenia lub załadunku przyczepy. Nic więcej. Warsztat jest tutaj. Jest myjka. Naprzeciwko jest tartak. Jeśli chodzi o tartak, nie wiem, czego się przeskoczyć jakaś. Jest to jedyne z węzła produkcyjnego, budynek jedyny. No i bagatela kosztuje tylko milion. Także żeby go mieć, no to trzeba troszeczkę zarobić pieniążków. Także to jeśli chodzi o środek mapy. Tutaj, jak widzicie, to są te pola, które można sobie przerobić na pole uprawne, zakupić sobie. Po środku mamy tory, są wagony. Do tych wagonów możemy załadować, przeładować drzewo. Możemy go sprzedać. Znaczy, to jest taki skup, no, żeby sprzedać drzewo, trzeba wrzucić to drzewo do tych wagonów. Krótko mówiąc,
Tam, jak widzieliście, tam mamy sklep. Za sklepem jest stacja paliw. Na sklepie jest też ciekawy taki pomysł, rampa załadunkowa. Prosty, ale jeszcze nie spotkałem się wcześniej na żadnej mapie z takim czymś, jeśli chodzi o konsolę. No i tutaj mamy takie jeziorko z parkiem wokół. Tam są różne informacje. I tak to wygląda. No i co dalej? No i tutaj mamy taki teren zamieszkały przez ludzi. Kilka domów. No jak widzicie, mapa jest tak fajnie podzielone drogami, dość nietypowy sposób, ciekawy. I również ma dość ciekawe rozwiązania, rozwiązanie pomysły, jak to niektóre mapy posiadają. Zaraz się udam tam na to miejsce i objaśnię mniej więcej, o co chodzi. Jak tu widać, to są takie rampy, w których można skakać. No i mamy miejsce, gdzie możemy sobie zrobić zawody, robić kółka na tej mapie. Jest start, jest. Znaczy, start jest z obu stron. Z tego co zauważyłem, tak. No i teraz jadąc z południa na północ tym największym pierścieniem będziemy mieć po lewej stronie taki port, na którym będzie można posprzedawać drzewo też. O, tak wygląda zabawa. Skakanie. No i niestety samolot utkwił na boku. No i co? Jedynie zostaje? Reset. No jak tutaj widzicie, pojazdy się resetują w tym miejscu. No to już nie będę więcej skakał. Szkoda czasu. Czas to pieniądz. Szybko przejadę tam na ten port, żeby wam to wszystko tam jeszcze objaśnić. No jak widzicie, już pojawia się port. Tu najpierw po prawej stronie mamy sprzedaż zwierząt. Po lewej mamy kup. Tu będzie do ziarna, skup ziaren. No a tutaj, jak widzicie, mamy barkę, na którą możemy zrzucić drzewo i sprzedać. Są tu właśnie opisane, że te miejsca, gdzie można to zrzucić. Można zrzucić to tutaj również. Też się sprzeda. Można zrzucić do barki. Też się sprzeda. Tu, jak widzicie, mamy też takie większe rampy.
do których trzeba mieć dużo prędkości, ponieważ można wpaść do wody. Trzeba mieć dużą prędkość, żeby skoczyć. Co zauważyłem jeszcze na tej mapie? Drogi są, które prowadzą przez środek i wokół. I te asfalty, one są podniesione trochę. Takie nadzwyczaj inne niż na innych mapach. No i jadąc w drugą stronę mamy, będziemy tam mieć kolejne skupy. No jest po prostu tak zrobione, żeby nie trzeba było jeździć daleko do jednego skupu z drugiej strony mapy. Modder również umieścił na tej mapie pewne ciekawostki, aczkolwiek nie udało mi się tam nic takiego znaleźć, więc nie wiem, czy to nie będzie miało związku, że to będzie tylko na platformę PC i Mac. Ale jeśli Wam się uda coś znaleźć dodatkowo na tej mapie, to zapraszam do komentowania, pozostawienia wiadomości w komentarzu pod tym filmem dla innych osób. No i tutaj mamy już skupy, które są związane z pociągiem. Pociąg wywozi właśnie drzewo. I to też można załadować sobie do wagonów i sprzedać. Tak jak to tam było. No i tu też mamy rampę do skakania. Jedna jest większa, żeby przeskoczyć przez wagony, a druga jest mniejsza, żeby jedna jest większa, żeby skoczyć nad wagony, a druga, żeby przez wagony. O. Tak to powinno zabrzmieć. O, właśnie. Rampy tu, rampy tam. Wszędzie rampy są. No i myślę, że chyba to wszystko, jeśli chodzi o całą mapę. Zaraz niech tylko zerknę, jak to wygląda. Tu jest ten start mapa. Znaczy, będzie można robić sobie wyścigi, czyli start, stop. No i to wszystko, no. Tak to się prezentuje. Jeśli chodzi o teren, jest teren płaski, także nie musicie kombinować z mocą sprzętu. Nie ma żadnych pagórków, wzgórków. Wszystko płaskie jest ułatwione. Się musicie jedynie skupić na wycince drzew. Tak wygląda ten teren tutaj. Są zrobione zjazdy na te połacie pól. No i to wszystko. No i jeśli Wam się podobało, to wiecie co robić. Zapraszam do udostępniania. No i pozdrawiam Was wszystkich gorąco i zapraszam na następny. Cześć!